Wszyscy są gotowi? Tak. Pani też? Ja już jestem, tak, tak, tak. 3, 4, hej! Do biegu, start! Na stadionie w Brzozowie zorganizowano mini-olimpiadę przedszkolaków. Wzięło w nich udział blisko 100 młodych sportowców z 14 placówek, a więc wszystkich funkcjonujących na terenie gminy Brzozów. Bohaterowie wydarzenia zmierzyli się w 6 konkurencjach lekkoatletycznych. Na twarzach przedszkolaków rysowało się wiele emocji związanych z rywalizacją, ale przede wszystkim było sporo szerokich uśmiechów, dobra zabawa, a na koniec nagrody. Robimy slalom, omijamy pachołek i strzelamy gole. Długo trenowaliście? Tak. Tak. Mało. Ja długo, ja długo. No, ja cały dzień. Nieważne jest wygrana, tylko dobre zabawy. Wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka, więc dzisiaj mini olimpiada przedszkolaków, to się musiało wydarzyć u nas w mieście i w gminie. Bardzo się cieszymy, że tyle przedszkoli odpowiedziało na nasz apel. Każde przedszkole swoją drużynę wystawiło, jest mnóstwo dzieciaków. Myślę, że będzie naprawdę dobra zabawa. Chcę pogratulować organizatorom, którzy w ogóle pomyśleli o takiej imprezie. To jest coś pięknego. Dzieci najmłodsze. Najmłodsze dzieci, te przedszkolaki, jak oni przeżywają, jacy oni są radośni, jak oni wierzą w to, że wygrają, otrzymają nagrody. Myślę, że to są czasy, kiedy rzeczywiście warto organizować, warto poświęcać czas po to, żeby angażować jak najwięcej dzieci już od małego, poprzez później do dzieci większych i młodzieży. Po to, żeby właśnie odrywać od tych czynności, które rujnują charaktery, a nie budują. Natomiast sport to zdrowie. I myślę, że u dzieci ten duch już jest. My zaczynamy budować sport od podstaw. Przed pandemią mieliśmy mini olimpiady dla dzieci, ale ona była w innej formie. Ona była bardziej w formie festynu, zabawy. A w tej chwili zorganizowaliśmy typową mini olimpiadę z dyscyplinami lekkoatletycznymi, uważając, że będzie to troszeczkę lepsza forma, zachęcająca bardziej do uprawiania sportu małe dzieci. Oczywiście nie przewidujemy tu żadnych miejsc, nie przewidujemy tu podium. Wszystkie dzieci, które przyjechały już przed rozpoczęciem, były zwycięzcami tej mini olimpiady. Jesteśmy zadowoleni, wszystkie placówki z naszej gminy, przedszkolne, przedszkola, wszyscy się stawili. Pytałem tutaj najmłodszych, jak się czują. Mówią, że się trochę stresują. No to dobrze, niech ten stres dla nich działa motywująco tutaj. Niech się bawią, a i tak wszystkie otrzymają później upominki. Na wydarzenie zaprosił UKS Mosir Brzozów przy wsparciu gminy Brzozów i powiatu brzozowskiego. Jednym z głównych założeń była popularyzacja aktywności fizycznej, ale również walka z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą wirtualny świat internetu oraz gier. Ważne są te nawyki, które dziecko zdobywa od najmłodszych lat. Jeżeli dziecko pozna sport, pokocha sport, to ten sport z nim zostaje całe życie. A jeżeli temu dziecku nie pokażemy tego sportu, tylko wciągnie go ten wirtualny świat, no to potem jest problem. No problem, bo w wieku starszym już dziecko nie chce ćwiczyć, ma inne, więcej różnych zadań, więcej obowiązków, także ten sport do sportu nie wraca. A jednak te nawyki pozwalają na to, że nawet w starszym wieku, jeżeli jakaś przerwa jest czy coś, to ta tęsknota za tym sportem jest cały czas. Naszym zadaniem jest, aby zadbać o to, żeby te dzieciątka były też odpowiednio nagrodzone, żeby miały możliwości takiego zdobycia jakiegoś lauru, też upominku, i o to zadbaliśmy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy pomyśleli, którzy to organizują. Jesteśmy z Wami, z wszystkimi. Olimpiada wpisała się w uroczyste obchody Dnia Dziecka w gminie Brzozów. W sobotę odbędzie się piknik rodzinny połączony z otwarciem nowego placu zabaw w przedszkolu nr 1, a dzień później najmłodsi wraz z rodzicami mają zaproszenie na gminny Dzień Dziecka w amfiteatrze w Parku Jordanowskim.